Przy trwających remontach dróg Działdowo-Lidzbark oraz Działdowo-Nidzica droga 544 Działdowo-Iłowo aż się prosi o modernizację. Okazuje się, że rodzime samorządy wspólnymi siłami próbowały namówić na to wojewódzki zarząd dróg. Wielokrotnie do tego tematu podchodziliśmy wraz z kolegami wójtami, burmistrzami i panem starostą. Mieliśmy propozycję z zarządu wojewódzkiego dróg, aby tą drogę zrealizować, remont tej drogi zrealizować za kwotę 5 milionów złotych, z czego połowa miałaby należeć do samorządów gminnych i powiatowych. Zaproponowane przez Wojewódzki Zarząd Dróg rozwiązanie było jednak dla nas wyjątkowo niekorzystne. W związku z tym, że miał być to tylko remont, czyli bieżąca naprawa tej drogi, nie wyraziliśmy zgody na udział w tej inwestycji, dlatego że nie ujmowała ta inwestycja najważniejszych elementów, a mianowicie poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców, czyli budowę ciągu pieszo-rowerowego z Działdowa do Kisiny, jak i również naprawy łuków, złagodzenia łuków na najbardziej niebezpiecznych odcinkach, jak na wysokości Narzymia. Modernizacja omawianego odcinka poprawiłaby znacznie bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych. Szczególnie, że wypadków na tej trasie było wyjątkowo dużo.